Witam Państwa, razem ze mną jest pani Beata Adamczak. Olwagen, która do Polski, można powiedzieć, ściągnęła tą wyjątkową, unikatową biżuterię, która za nami. Witam serdecznie. To pani Beato, jak tą biżuterię w takim razie udało się ściągnąć do Polski i dlaczego? No, dlatego, że jest piękna i wyjątkowa, tak jak tutaj pani zauważyła. No i pomyślałam, że trzeba dać szansę polskim kobietom na to, żeby również mogły wejść do świata Miglio, że tak powiem. Biżuteria Miglio istnieje na świecie już od wielu, wielu lat. Tak naprawdę firma istnieje 30 lat i jest to firma z RPA. Ja natomiast poznałam firmę i biżuterię przez moją teściową, która mieszka w RPA. No i dzięki niej tak naprawdę po raz pierwszy ją zobaczyłam i się zakochałam. No właśnie, tak jak pani powiedziała wcześniej, no zakochała się pani. Co panią ujęło? No jest inna, jest wyjątkowa, rzuca się w oczy i po prostu ma jakiś swój urok. Coś, co faktycznie przyciąga oko. Poza tym jest wielofunkcyjna. Ma swoje rozwiązania, które pozwalają na to, że możemy ją jakoś dopasować indywidualnie do swojego stylu, do konkretnego stroju. Czyli co na przykład można robić? Rozumiem, że zmieniać jakoś kamienie, zmieniać... Na czym to polega? Wszystkie zawieszki z firmy Miglio mają taki klipsik, dzięki któremu można przypiąć taką zawieszkę obojętnie do czego, co już mamy. Ja może tutaj pokażę na szyjniku, tym na przykład. Często mamy jakieś korale czy koraliki i tak naprawdę no nie ma szans na to, że możemy coś do tego dołożyć. Natomiast używając tego klipsa wpinamy to po prostu między koraliki i mamy jakąś inną biżuterię już w tym momencie. Kolejna rzecz, można na przykład bransoletki, łącząc z przedłużkami, które też naprawdę są bransoletkami, czyli to są zazwyczaj takie delikatne łańcuszki, łącząc je razem tworzymy jakiś naszyjnik. Do tego możemy dopiąć zawieszkę i już mamy kolejną inną rzecz. Kolejnym takim rozwiązaniem są naszyjniki, które możemy nosić na długo i na krótko. Czyli na przykład ten, który mam na sobie, możemy nosić tak, jak go miałam przed chwilą, lub po prostu przekładać w ten sposób i mamy coś innego. Czyli można powiedzieć, że mamy biżuterię taką dwa w jednym, tak? Dokładnie, jak najbardziej. O ile nie więcej w jednym. Takiej biżuterii w Polsce, rozumiem, nie było, bo to panią przede wszystkim ujęło w tej biżuterii, tak? Tak, między innymi to. Jest to biżuteria designerska. Ona po prostu wychodzi kolekcjami. Te kolekcje są dostępne przez jakiś określony czas. Zazwyczaj jest taka kolekcja przewodnia na cały rok. Oprócz tego kilka innych jakichś tematycznych. I w momencie, kiedy to się kończy, tego już nie ma. Czyli albo kupujemy w momencie, kiedy to jest i mamy jedyne i niepowtarzalne jakieś kolekcje, albo po prostu nie. No właśnie chciałam powiedzieć, że no rozumiem, że innej pani w takiej biżuterii nie spotkamy, tak? One się ukazują w większej ilości, czy to są właśnie pojedyncze sztuki? Ja mam i pojedyncze sztuki, i mam większej ilości. Jeżeli chodzi o moją biżuterię, czyli tą biżuterię Miglio w Polsce, mam taką wyjątkową kolekcję, że tak powiem, którą stworzyłam tak naprawdę sama z ostatnich 5 lat, które wypuściła firma Miglio. Po prostu zebrałam, że tak powiem, i naszyjniki, i bransoletki, kolczyki, które najbardziej mi się podobały, najbardziej mnie ujęły i też jest to między innymi biżuteria, którą ja sama posiadam, którą kupiłam na przykład na swój ślub 5 lat temu i obojętnie gdzie to zakładałam, każdy zwraca uwagę. Moje już klientki prosiły o to, żeby też im udostępnić taką biżuterię i w zeszłym roku miałam przyjemność poznać Jenny Miller, która jest właścicielką firmy Miglio i główną projektantką i ona bardzo, że tak powiem, mile zgodziła się na to, żeby wyprodukować biżuterię, która jest już niedostępna na świecie, ale ponieważ mamy sporo lat do nadrobienia i sporo kolekcji do nadrobienia w Polsce, po prostu dała nam taką szansę, żeby udostępnić coś, czego już tak naprawdę na świecie nigdzie nie ma. Jakie to są kamienie na przykład?
Tutaj mamy różne kamienie. Jeżeli chodzi o kryształy, są to wszystko kryształy Swarovskiego. One są w różnych kolorach, w różnych wielkościach, w różnych cięciach. Też właśnie od tego zależy cena, jak te kamienie są cięte. Mamy również i perły słodkowodne z jeziora Biwa w Japonii i mamy też imitacje pereł mórz południowych i one są i wagowo, i kształtem zbliżone do oryginału. Są również perły z masy perłowej, są to kule kryształowe właśnie pokryte tą masą perłową. Innymi kamieniami, które możemy spotkać, jest kwarc, jest ametyst, używane są różne surowce, mamy też turkusy na przykład. Jeżeli chodzi o sam metal, jest to stop metalu, nietoksyczny stop metalu pokryty trzema warstwami czystego srebra. Czyli już tutaj nie mamy próby 925, bo jest to czyste srebro i tak faktycznie się ta biżuteria zachowuje. Ona jest bardzo trwała, bo tak naprawdę ten metal pod spodem jest na tyle twardy, że ona się nie odkształca, nic się z tym nie dzieje. Tak samo to czyścimy jak srebro i tak samo się zachowuje. Nosimy i naszyjniki, i brązoletki, no bo one są już same w sobie bardzo bogate. No to już jest indywidualne, myślę, indywidualna sprawa każdej z nas i to, jak bardzo, nie wiem, lubimy biżuterię, jak dużo jej lubimy i jak strojną. Ja powiem szczerze, że uwielbiam i noszę faktycznie wszystko. U mnie jest naszyjnik, czasami są dwa lub trzy na raz, bo to też w tym sezonie w ogóle tak bardzo modne jest, żeby łączyć różne długości, elementy, czasami kilka też tych zawieszek przy jednej stylizacji. Bransoletka też zawsze co najmniej jedna na moje ręce, także faktycznie ja to noszę kompletami. Ale jeżeli chodzi o no mam też takie swoje ulubione jakieś naszyjniki czy bransoletki i faktycznie ja rano ubierając się zakładam również tą biżuterię. Jest ona taką, nie wiem, częścią mojej garderoby już w tej chwili. No właśnie, bo one nie wszystkie są z tym srebrem, bo to chociażby ta, którą ja mam w tej chwili brązoletkę i naszyjnik, który ma pani, jest no zupełnie inny. Rzymyki są ze skóry oczywiście, w różnych kolorach i są pojedyncze i są takie, gdzie jest faktycznie więcej tych rzemyczków. Kolejną rzeczą, która się pokazała w zeszłym roku po raz pierwszy, to różane złoto. Jest to też metal pokryty 22-karatowym złotem i ona faktycznie ma taki delikatny odcień różu, czyli różni się od tego żółtego złota, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i też właśnie połączenie tego srebra ze złotem. Myślę, że wygląda to ciekawie, jest to jakaś taka inna propozycja dla nas, zwłaszcza dla tych, którzy przyzwyczaili się do czegoś konkretnego. Ja jeszcze tylko powiem o kolczykach, bo tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że też można z nimi coś robić, czyli to nie jest jedna para kolczyków i to wszystko. Tutaj na przykład mamy takie kolczyki, które są złożone z kilku elementów i możemy je pojedynczo nosić, czyli te kolczyki mogą być na bogato, ale mogą być faktycznie skromniej noszone z pojedynczymi elementami. Czyli w zależności od tego, jak lubimy. A co w tym sezonie jest modne? Modne są takie stylizacje, gdzie jest faktycznie wiele elementów. Czyli tak zakładamy na przykład coś krótszego, średniego, dłuższego. Wiele bransoletek, tak? Czyli im więcej, tym lepiej. Więc myślę, że tutaj moje klientki na pewno znajdą wiele dla siebie. No właśnie, pani klientki, gdzie do pani dotrzeć przede wszystkim? Gdzie tą biżuterię kupić? Przede wszystkim w sklepie internetowym www.sarabi.pl. Natomiast zachęcam do organizowania spotkań, ponieważ ta biżuteria nie jest dostępna w sklepach i nie będzie. Jeżeli chodzi o tą sprzedaż bezpośrednią, to organizujemy spotkania, pokazy, na których można właśnie zobaczyć tą biżuterię i kupić oczywiście. Jeżeli chodzi właśnie o te pokazy, są to czasami otwarte pokazy, na które
po prostu każdy może przyjść, czyli informujemy, że w takim i w takim miejscu w danym dniu odbędzie się właśnie prezentacja tej biżuterii i tam po prostu można przyjść. Ale często też organizują nasze klientki spotkania takie zamknięte, czyli no można to nazwać domówki, gdzie zapraszają koleżanki i wtedy czują się swobodnie, mogą przymierzać, bawić się tą biżuterią i po prostu ją dowolnie dobierać. Także zachęcam do organizowania takich spotkań. Dopytam jeszcze tylko, jakie panie noszą tą biżuterię, takie przebojowe? Każde. Moją taką, że tak powiem, najcenniejszą klientką była pani, która nigdy nie nosiła żadnej dużej biżuterii i nigdy nie nosiła nic srebrnego, czyli bardzo delikatne, cieniutkie złote łańcuszki. Rzadko kolczyki, rzadko bransoletki. Ponieważ ona miała bardzo skromną biżuterię, bardzo prostą sukienkę, była idealną modelką dla wszystkich pań i na niej właśnie one sobie przymierzały, prezentowały i ta pani tak chcąc, nie chcąc, gdzieś tam kątem oka się zawsze w tym lusterku widziała i po prostu złożyła największe zamówienie ze wszystkich klientek i stała się naszą stałą klientką. No właśnie chciałam sobie, czyli jeśli ktoś raz ubierze, raz przymierzy, zobaczy, to zostanie... Ostrzegam, że nasza biżuteria uzależnia. Także faktycznie słyszałam to już wiele razy, często klientki pół żartem, pół serio mówią, że jak mogłaś nam to zrobić, jak mogłaś nam to pokazać. Gdyby faktycznie ta biżuteria nie była tak wyjątkowa, to tak by się nie działo. Także myślę, że to jest właśnie to jest tym sekretem, że no przyciąga. No to odsyłamy w takim razie na stronę, tak? I tam śledzimy kolekcję. Tak, zapraszam. W naszym sklepie internetowym są również zamieszczone katalogi z bieżących kolekcji Miglio. Z tych katalogów można biżuterię zamówić i ona jest sprowadzana faktycznie na zamówienie klienta, czyli ten okres oczekiwania jest dłuższy czasami, natomiast nie jesteśmy w stanie mieć całej biżuterii u siebie. Także tutaj również zachęcam do tego, można jak najbardziej też wchodzić i na angielską stronę, bo w Anglii jest właśnie oddział na Europę.